Dzień dobry, dzień dobry. Witam was wszystkich serdecznie. Bardzo moi kochani ze mną dziś Maciej Łaszkiewicz. O, dzień dobry, jakoś tak szybko mnie prze przedstawiłeś. Myślałem, że jakiś wstęp tutaj wiedzie, a tutaj już już, jestem, już już muszę być rozgrzany koniecznie na początku. A widzisz, że jestem tak szybki jak Verstappen albo Hamilton. <grym> tutaj oczywiście nawet nie udaje, że znam się na Formule 1. Po prostu wiem, ja że mogę pogadać. Był, że dziś był wyścig i że wygrał Verstappen. Maciej, czy to dobrze dla Ciebie? Nie wiem, znaczy ja trochę bardziej kibicowałem Hamiltonowi, ale tak na przestrzeni całego sezonu chyba jednak zasłużony tytuł dla was. Słuchajcie, wersenia. może zaskoczymy Was, ale nie o tym będzie nasz program. Nasz program będzie o. O Arsenalu i o Słonzy. Nie, no żartuję, nasz program będzie oczywiście o Premier League, jak co tydzień, nic się nie zmienia. Przerwa na kawę to program o Premier League. Na samym wstępie, oczywiście, rozwiążemy wyniki konkursu z poprzedniego Mikołajkowego konkursu. Do wygrania był kubek, niestety, ale zamuliłem i oczywiście nie przygotowałem kubka, żeby Wam go pokazać, ale na pewno wiecie, jak wygląda. Jeśli nie wiecie, to możecie sobie. Um... Maciek chyba ma o świetnie, Maciek się przygotował, ma kubek angielskie espresso. Ten kubek wygrywa Przemysław Adamczyk. Gratulujemy bardzo serdecznie. Możesz się z nami skontaktować, czy to na Facebooku, czy to na Twitterze, gdzie Tobie jest wygodnie. Będziemy oczekiwali na Twoją wiadomość. Wszystkiego najlepszego gratulujemy oczywiście. Zapraszamy do udziału w innych konkursach. W tym odcinku akurat go nie będzie, ale śledźcie nasze kolejne odcinki, kto wie, może coś tam jeszcze przed świętami. Uda się sypnąć z naszej strony dla Was, zobaczymy. A tymczasem przechodzimy do, do omawiania meczów kolejki Brentford-Watford 2 do 1. Od tego sobie zaczniemy. Maciek, przed nagraniem, kilka sekund, do swoim nagraniem, powiedziałem: Maciek, stop. Jeszcze nie mów, zostawmy to sobie na odcinek, bo Maciek powiedział, że ma kilka niemiłych słów do powiedzenia w stronę: a jakże Watfordu. To się już zdarzało kilka razy w naszym programie. Zatem, Maciku, dość tego stopu. Twoja kolej, dlaczego? ten Watford tak zalazł ci za skórę. No jakoś mnie specjalnie za skórę nie zaraz nie, nie zrobił mi nic złego, nie, nie skrzywdził mnie ani mojej rodziny, natomiast oglądanie tej drużyny mimo wszystko jest trudne I, i ten mecz był akurat taki, w którym oni mogliby go spokojnie wygrać bądź zremisować, ale jednak ta defensywa Watfordu, która ostatnio jest klejona na, już nawet nie na plastry, na jakąś plastelinę, na, czy, czy, czy na taśmę klejącą, czy na cokolwiek, wygląda coraz gorzej, bo William Trost-Ekong kolejny raz popełniał błąd, to nie jest już jego pierwszy błąd, ja sobie nawet sprawdziłem jego statystyki i na Huskort to jest najsła, najniżej oceniony obrońca ze wszystkich tych, którzy zagrali przynajmniej 8 spotkań, bo wiadomo, jest, jeszcze tam jest gdzieś amartej Konsa, nie Konsa, tylko Zebe, więc tacy piłkarze, którzy grali w trochę mniej, mniejszej liczby spotkań, natomiast Ekong jest piłkarzem, który gra regularnie w Woodfordzie, i regularnie radzi sobie fatalnie. No, w tym meczu e, jego zła decyzja o tym, żeby e, przeatakować się piłkarza Brentford, już nie pamiętam dokładnie którego, zdobył zdaje się Saman Godos, sprawiła, że Brentford dosłownie w końcu, samej końcówce dostał jeszcze rzut karny wykorzystany przez Brian'a Bemo. No, Brentford w tym meczu tak naprawdę nie miało prawa go wygrać, bo był osłabiony, grał bez Iwana Toneja w defensywie pojawił się Vitali Janet, czyli nominalny defensywny pomocnik. Musiał grać w obronie, bo, bo jednak kontuzje defensorów, czy to Zanki, czy to już wcześniej Ajera, sprawiły, że, że ta defensywa wygląda bardzo dziurawie. Teraz jeszcze pinok doszedł z tych kontuzjowanych graczy. Zresztą też ta defensywa w zasadzie Brentford w tym meczu też nie funkcjonowała była jakoś znakomicie, bo tam nieporozumienie między Jansonem a, a Charlie Goodem sprawiło, że Emanuel że Dennis strzelił gola głową, ale nie jest to kosz zbytnio wysoki, no ale później Jansson się odegrał, strzelił gola, Brentford ostatecznie ten mecz wygrywa, na a Watford, jeszcze sobie dokładnie to przeanalizowałem, sprawdziłem, Claudio Ranieri w dziewięciu meczach w Premier League ligowych zagrał siedmioma różnymi zostawieniami defensywy, więc no, no nie można po prostu tak, tak rotować tą defensywą, ciągle grać innymi piłkarzami, no i efekt tego taki po prostu, że Watford traci 21 bramek w tych dziewięciu meczach i niebezpiecznie zbliżają się do strefy spadkowej, no i niebezpiecznie Klaudy Ranieri zbliża się do zwolnienia, czego zresztą moglibyśmy się tego spodziewać. Tak naprawdę nie chcę się tutaj bawić jakichś przewidywania, czy znaczy, takie gdybanie, czy, czy gdyby Siskomunio został w tym klubie, to, to czy Watford traciłby sobie lepiej, czy gorzej. No, ale ten klub tak funkcjonuje po prostu, że ci menedżerowie co chwilę są zwalniani, zmieniani, no i nie spodziewałem się, żeby było inaczej w przypadku Klaudy Ranieriego, bo rzeczywiście ta ekipa w takim meczu powinna wyciągnąć przynajmniej jeden punkt, a mimo to traci go na, na samym finiszu. Co by nie było. Nawet jeśli Claudio Ranieri zostanie wkrótce zwolniony, kilka dobrych historii udało mu się w tym, sez w tym sezonie paradoksalnie dość napisać, bo Watford wcale tych e, jakichś sporych punktów wcale nie zdobyło pod jego wodzą. Ale no, kilka ciekawych na pewno e, takich pozycji gdzieś na koniec sezonu będziemy mogli wymienić z udziałem Watfordu. I, i właśnie wtedy, kiedy Ranieri był, był na ławce drenerskiej, jeśli wy chcecie śledzić projekt Watfordu, to polecamy kana Blues Online pierwszy miesiąc za 10 zł, potem kolejne. 3 za 30 zł. Sprawdźcie link w opisie. Myślę, że takie drużyny jak Watford warto w tym sezonie śledzić, albowiem wyniki mogą być naprawdę losowane. O, po Watfordy nigdy nie możemy się spodziewać jak ten wynik będzie wyglądał. Tutaj akurat z Brentford mamy 2 do 1 na korzyść Brentford. Przechodzimy dalej, Maczku Dużo było rzutów karnych. W tej kolejce, tak dosyć też skromne te zwycięstwa, dużo wygranych na przykład faworytów, także tak, takich większych niespodzianek właściwie, tak jak sobie tutaj patrzę, nie było. Manchester City wygrywa skromnie, bo skromnie, jeden do zera z Wolverhampton. W ogóle to, co jest powtarzalne w drużynie Wolverhampton, to to, że te wyniki ich meczów są takie skromne. Oni w ogóle mało tracą goli. Te drużyny, którzy, którzy grają naprzeciwko nich, gra się, gra się z nimi dosyć ciężko. No ale tematem tego meczu przede wszystkim jest czerwona kartka Raula Jimeneza, która nie wiem, czy to nie jest najbardziej kuriozalna w ogóle czerwona kartka, a dodajmy, że to nie była bezpośrednia czerwona kartka, tylko najpierw dostał żółtą, później, później czerwoną. Jak skomentujesz zachowanie Raula Jimeneza? No, no proszę, Maciek, proszę bez komentarza po prostu to było tragiczne, co on zrobił. No, trochę Jonathan Moss generalnie źle sędziował w tym, tym spotkaniu. Trochę ono mu się wymknęło jednak spod kontroli i dużo było takiej sytuacji, gdzie on podejmował mm, błędne decyzje i wydaje mi się, że ta pierwsza kartka dla Raula Jimeneza to też była błędna decyzja, bo to nie był faul na żółtą kartkę. No a to, co zrobił kilkanaście sekund później, czyli po prostu no, no, zablokował podanie ze piłki, czyli rzut wolny tak naprawdę po jego faulu, no, to są najszybsze chyba dwie żółte kartki, jakie kiedykolwiek jak widziałem w Premier League. No i oczywiście tam były dyskusje. Próbowali piłkarze Wolverhampton jakoś wymusić na sędziem, żeby nie, nie, nie robił tego, no bo to rzeczywiście jest strasznie głupie, żeby tak stracić piłkarza. Ale mimo wszystko no tego już się nie dało cofnąć i bardzo mi rozśmieszyła sytuacja, w której Jimenez rzucał tą swoją opaską, a za każdym razem kibice Manchester City skandowali, gdy tylko ona została rzucona na ziemię. Już w pewnym momencie nawet Jimenez zorientował się, że oni właśnie triumfują, za każdym razem, gdy, ją, gdy nią rzucił o podłoże i też się uśmiechnął, podziękował swoim i im kibicom, no to było naprawdę kuriozalnych kilkanaście, kilkadziesiąt sekund w historii Premier League i w historii Wolverhampton, no i w historii tego meczu, bo rzeczywiście od tego momentu Wolverhampton przestało jakkolwiek liczyć się w starciu z Manchesterem City. Do tej sytuacji jeszcze oni dobrze się bronili, postawił Bruno Lasz oczywiście, jego nazwisko mi wypadło z głowy, na trochę inną formację, chciałem powiedzieć Jardim, ale to jest inny zupełnie Portugalczyk, muszę się jeszcze otrzaskać z tym Laszem w Premier League, na trochę inną formację z Landerem Dendonkerem, kosztem jakiegoś innego ofensywnego piłkarza typu Trinka czy Huang, i to się sprawdzało, rzeczywiście bardzo głęboko cofnięte Wolverhampton, które no, po prostu chciało w tym meczu zremisować 0-0, oni rzeczywiście, ta ich obrona mimo, że trochę mnie nie, do końca nie przekonywała, to jednak stoją za nią po prostu liczby i to ile oni czystych kąt zdobyli w tym sezonie i w tym meczu również to czyste konto gdzieś tam była na to szansa, natomiast po tej czerwonej karce Wolverhampton już przestało praktycznie kontrolować mecz, znaczy przestało w ogóle mieć piłkę, bo, bo od, te, od tego momentu mieli tylko 24% posiadania piłki, na no, meczu City usiadł na nich, tak brzydko mówiąc i po prostu próbował cały czas atakować, naciskać, no i to wszystko skończyło się golem, co prawda tylko z rzutu karnego, natomiast tych karnych tam mogło być więcej, bo była i ręka Kilmana i, I ręka w sumie Mutinio, która była trochę mniej oczywistą ręką, tak naprawdę ja bym tego karnego nie podyktował. Trzy razy Sterling się kładł w polu karnym, też można sobie było wybrać jakąś jedną sytuację, gdzie on tam rzeczywiście upadał, i jednak podyktować tego karnego. Przynajmniej jedna z tych trzech sytuacji wydaje mi się, że mogłaby się skończyć jedenastką. Więc Manchester City trochę rzeczywiście przepchnął ten mecz z, z rywalem, który postawił bardzo trudne warunki im. Natomiast rzeczywiście ta czerwona kartka po prostu zmieniła wszystko i City jednak, no, no mimo wszystko. Wszystko było w tym meczu lepsze, zasłużyło na to, żeby zdobyć te trzy punkty. Myślisz, że w zimowym okienku transferowym Wolverhampton poszuka kogoś do wzmocnień, żeby wzmocnić ten atak przede wszystkim, bo w obronie tam raczej możemy stwierdzić, że wszystko gra, ale no ofensywa zawodzi już abstrahując od tego, że Raul Jimenez tutaj ten właściwie wykluczył Wolverhampton z walki o zwycięstwo w tym meczu. Chociaż i tak 1-0, City wygrał dość, dość skromnie, ale brakuje tej skuteczności jednak ekipie Wolves. Myślisz, że tam mogą się zadziać jakieś poważne, poważne zmiany? Znaczy, no latem przed Hwang i on miał tutaj być piłkarzem, który powinien trochę nacisnąć na Raula Jimeneza i pokazać mu, że Że musi strzelać gole, bo ja mogę inaczej to cię wygryzę po prostu z tego składu, albo musimy razem strzelać gole, grać gdzieś tam w duecie. Natomiast to, że las trochę odsunął tego piłkarza ostatnio od pierwszego składu, sprawiło po prostu, że, że nie wiem, czy tam są potrzebne w ogóle jakieś takie roszady personalne. Wydaje mi się, że po prostu jakieś kreowanie tych sytuacji powinno być przeprowadzone w trochę inny sposób bo rzeczywiście tych bramek strzelają mniej. Jimenez jest dobrym napastnikiem, co pokazał już w trakcie tych, tych dwóch ponad sezonów w Wolverhampton. Natomiast brakuje mu wsparcia po prostu w kreacji. Adama Traore to jest klasyczny jeździec bez głowy. Ja nie wiem, kiedy ostatni raz on strzelił gola. Jest naprawdę świetnym piłkarzem, jeżeli chodzi o prędkość, jeżeli chodzi o dribbling. No i tu się kończy tak naprawdę gdzieś tam z pula jego, jego atutów, jego plusów i zalet, bo gdy ma oddać strzał albo celnie dośrodkować, to już piłka jakimś cudem nagle leci w górne rejony trybun, więc tutaj może gdyby, gdyby jakiegoś zastępcę dla, dla Traorę sprowadzić, bo, bo też Trinka chyba nie okazał się jakimś znakomitym piłkarzem, to może tak, może taki piłkarz by się akurat w Wolchland przydał. A propos górnych rejonów stadionu to trybun, przepraszam, to jak to powiedziałeś, przed oczami mi się Tomasz Partey pokazał z jego strzałami z dystansu do Arsenalu. Jeszcze przejdziemy dzisiaj, akurat na pozytywnie, także, także nie mogę się doczekać. Ale, ale najpierw, najpierw lećmy chronologicznie. Kolejne skromniutkie zwycięstwo drużyny stopu Liverpool Aston Villa. Znów gol z rzutu karnego, tym razem Mohameda Salacha. Cieszę wszystkich, którzy mają go na opasce w FPL-u, między innymi mnie, gram na bezpiecznie, nie ryzykuję, także tutaj, tutaj wszystko pod kontrolą. Jak podobał Ci się powrót Stevena Gerarda na Anfield, jak podobała Ci się historia tego spotkania? No, Aston Villa nie miała jakoś takiego znakomitego planu na ten mecz, żeby powstrzymać Liverpool. Znaczy ich plan był prosty, po prostu nie stracić gola i tak jak Wolverhampton próbowało zrobić to z Manchester City, tak Villa próbowała to zrobić z Liverpoolem. No i o jednej i drugiej drużynie nie udała się ta sztuka. W przypadku Wolverhampton moglibyśmy mówić rzeczywiście, że ta czerwona kartka zmieniła mecz. W przypadku Aston Villa zmienił to błąd Tyrona Minksa, który naprawdę grał dobre spotkanie do momentu sprokurowania karnego, karnego wykorzystanego przez Salah'a zresztą też sam na tego karnego wypracował. No Liverpool w tym momencie to jest Salah, to jest sezon imienia Mohameda Salaha, ten facet jest niesamowity, 14 goli, 9 asyst, mamy dopiero grudzień i to jeszcze taką początkową fazę grudnia, wchodzimy dopiero w ten maraton zimowy i, i Mohamed Salah już teraz pokazuje, że on tam spokojnie może wykręcić 30 punktów w klasyfikacji kanadyjskiej. Myślę, że to się może wydarzyć bardzo niedługo i rzeczywiście w tym meczu Mohamed Salah wziął sprawy w swoje ręce, chociaż Liverpool po prostu też grał dobre spotkanie, Trudno było się przebić przez Aston Villa, przez te, przez te zasieki, które postawił Steven Gerrard, bo mm, okej, okay, była czwórka z tyłu, natomiast ona była jeszcze y, gdzieś tam cały czas. Y od samego początku do końca wspierana przez środkowych pomocników. John McGinn tak naprawdę grał trochę jako taki prawy obrońca, prawa wahadłowy, a z kolei z drugiej strony Douglas Lewis też schodził bardzo mocno na bok. Przez to mieliśmy tak naprawdę blok złożony z sześciu piłkarzy i to było bardzo trudne do tego, żeby jakoś przeforsować tę defensywę. No ale tak poza tym to Aston Villa nie oddała tak naprawdę żadnego celnego strzału. Mati Cash dwukrotnie mógł, mogły jego interwencje zakończyć się karnymi dla Liverpoolu. To na szczęście nie on popełnił błąd, a, a Minks, ale, ale Cash czy to ostro atakując Sadio Manny, czy też ostro atakując Andrew Robertsona, to on mógł być negatywną postacią tego spotkania i, i trudno, naprawdę nie radził sobie zbyt dobrze, z, z, czy to właśnie z Robertsonem, czy, czy z Manem tej swojej prawej stronie, więc tutaj rzeczywiście Aston Villa no, próbowała się bronić, było to bardzo trudne, liczyła też trochę na Emiliano Martinez'a, który miał znakomite interwencje w tym spotkaniu w ogóle. To była taka kolejka trochę też promkarzy, bo pewnie będziemy mówić o Połpie o, o Ramsdale'u, czy o. De i no naprawdę całe mnóstwo bramkarzy, którzy zagrali znakomite spotkania i tutaj również Emiliano Martinez po prostu przypomniał o sobie. Przypomniał o tym, jaki jest świetnym bramkarzem. Po trochę w tym sezonie mogliśmy o tym zapomnieć, bo no Asnavilla po prostu do pewnego momentu grała bardzo słabo w defensywie i w tym meczu próbowała się jakoś poprawić. Ostatecznie straciła w sumie tylko jednego gola, więc można to dać jeszcze jakoś na, na plus, bo jednak stracić tylko jednego gola z Liverpoolem, to nie jest też jakoś coś, coś wstydliwego. Więc no. Tak ten mecz się skończył. Wydaje mi się, że też bardzo zasłużenie. Tak samo jak w przypadku Manchesteru City. Po prostu Liverpool przepycha zwycięstwo z dobrze zorganizowaną w defensywie drużyną, ale no robi to całkowicie zasłużenie. I trzy punkty dopisane. Za dużej historii tego meczu nie było. Tak jest. Można powiedzieć, że kolejny dzień w biurze, taki troszkę cięższy, ale, ale jednak kolejny dzień, punkty dopisane. Tak jak zresztą powiedziałeś, taka odpowiedź na ten mecz Manchesteru City. No i ta trzecia ekipa, która. Wyprzedziła nam całą resztę stawki, bo to w tym momencie jest Manchester City pierwsze miejsce 38 punktów, Liverpool 37 i Chelsea zaraz za nimi 36 punktów. Im było tak naprawdę najbliżej do straty punktów, i Chelsea ostatnio troszkę nam wpadła właśnie w taki dołek formy. Szczęście dla nich, że Mateusz Klich faulował. Właściwie w, w ostatnich minutach tego meczu padł rzut karny, zresztą trzeci chyba w tym spotkaniu, bo tam chyba Rafinia, no tak, Rafinia na początku też trafił z rzutu karnego, później Jorginho, no i na samym końcu również Żorżynio. Tutaj trochę smutna akurat historia przy tym, bo Mateusz Klich dezaktywował swoje konto na Twitterze, gdyż tam oczywiście wylała się fala nieprzychylnych, delikatnie mówiąc, komentarzy w jego stronę. No piłka jest piłka, kurczę, błędy się zdarzają, błędy się zdarzają absolutnie każdemu. Pierwsze, co przychodzi mi na myśl, to na przykład nietrafiony, karny Kiliana Mbappe w, mecu, w meczu Francja-Szwajcaria w Euro. Dzisiaj akurat wspominałem sobie ten mecz, bo robiłem taki rachunek najlepszych meczów tego roku i no i po prostu taki, te, takie odniesienie mi się tu nasunęło, także no każdy piłkarz popełnia błędy i, i zdarzają się historie dobre i zdarzają się historie złe także Mateusz Klich graj dalej nie przejmuj się my w ciebie cały czas wierzymy i kibicujemy nie wiem czy tego słuchasz jeśli tak to to fajnie ale już do samej historii meczów bo, bo trudne trudne tutaj dla, dla Chelsea było wyzwanie pokonać w tym spotkaniu Leeds. no ale jednak te trzy punkty sobie przypisują tutaj trzeba im z tej okazji pogratulować Maczku Jaka jest twoja opinia i twój komentarz na temat tego 3 do 2 3 do 2 no tak na, na fazie tych meczów, które mieliśmy do tej pory omówione, to to na pewno chyba najciekawszy mecz tej kolejki. No tak, jak Manchester City i Liverpool wyciągało rękę, to nic się nie działo, jak Chelsea wyciągnęła rękę, to Leeds tylko czekała na to, żeby ją ugryźć i, mm -hmm. i spróbować jednak przeatakować. To jednak jest taki fakt, który nie przyzwyczajona do tego, żeby się cofać, bronić i liczyć na jakieś 0-0, tylko żeby atakować. I w tym meczu było to doskonale widoczne. Leeds próbowało cały czas Chelsea od początku praktycznie do końca. Tak naprawdę nie wiem, czy w ogóle widziałem The Blues tak mocno mm, zepchniętą na Stamford być na swoim własnym stadionie w tym sezonie. Rzeczywiście Leeds postawiło Znakomicie, znakomite warunki dla, dla siebie i bardzo trudne dla, dla Chelsea w tym meczu. Zresztą ta akcja zakończona golem Joege Harda, 19-latka, swoją drogą naprawdę znakomity, znakomity talent, pokazała właśnie to, jak Lis chciał grać w tym meczu. Znakomita drużynowa akcja, gdzie Firpo podawał do Klicha, Klich potem do Roberta i ostatecznie Robert doświadkował piłkę do, do Geharda, który wykończył tę akcję. Natomiast jednak błędy w defensywie zdarzyły się, błędy, które za, no, po prostu zostały wykorzystane, w sposób bezkompromisowy przez Chelsea, czyli najpierw Mason Mount wykorzystał błąd w ustawieniu Iliana Melie, a potem dwa rzuty karne. No, tak naprawdę Leeds może być trochę rozczarowany, że z tego meczu nie wywozi przynajmniej punktu. Bo, no, oczywiście, na Stanford Beach jakikolwiek punkt to jest ogromny, ogromny, ogromny sukces. Natomiast w takim meczu oni powinni rzeczywiście tutaj zakończyć się z wynikiem przynajmniej 2 do 2, bo po prostu grali dobrze. Tyler Roberts zagrał w wyjątkowo dobre spotkanie. Daniel. James też naprawdę, to zresztą na nim był faul, faul. Rafinia może oprócz tego gola strzelonego z rzutu karnego to tak aktywnym i... i i dobrze grającym piłkarzem, zbytnio nie był. Natomiast na no Chelsea też takie mecze musi umieć wygrywać i wykorzystywać po prostu błędy swojego rywala. Trochę kibice tutaj zaczęli się zastanawiać, kiedy do gry wróci Benchil, albo bo patrząc na błędy Marcosa Alonso, mogłem się zrobić ciepło w tym meczu i rzeczywiście no, prawie przez, przez błąd Alonso jednak punkty zostały stracone. I zaczęto się w ogóle zastanawiać, czy przypadkiem Romelu Lukaku nie, nie zostanie na ławce zdrowych na dłużej, bo to jest w ogóle taki, taki temat, który ja już jakiś czas przed mi do głowy, że tak naprawdę mamy taki sezon, w którym w ogóle nie są potrzebni napastnicy, bo patrzymy sobie na walkę tych trzech drużyn, o których rozmawiamy, czyli Manchester City, Liverpool i Chelsea, to tak naprawdę wszystkie trzy drużyny nie mają typowej dziewiątki. W Chelsea Lukaku przez chwilę był kontuzjowany, jego miejsce zajął Havertz, ale tak naprawdę w tej drużynie gole strzelają wszyscy. W Manchester City ten napastnik miał przyjść, nie przyszedł, ostatecznie też tam w ataku grają różni piłkarze, a ten jedyny nominalny, czyli że gra na skrzydle. No a Liverpool to wiadomo, tam Takiego typowego napastnika już nie ma od dawna, bo czy to Firmino, czy to Rzota, to są jednak piłkarze, którzy trochę grają w ataku, ale też no, cofają się. To są piłkarze, którzy po prostu bardzo dużo pra pracują i nie czekają tylko na, na podania od, od partnerów. I nawet idąc gdzieś tam trochę dalej, no to jeżeli chcielibyśmy w ogóle jakiegokolwiek napastnika typowego znaleźć, no to przychodzi na głowę może Kane, który z kolei w dobrej formie nie jest, uh -huh. czy Pierre-Americ Aubameyang, który uh -huh. również w formie nie jest, może Jamie Vardy, może Jimenez, że to są jakieś takie ostatnie ostoje typowych dziewiątek. No i Romer-Lukaku wydawałoby się, że to jest piłkarz, którego Chelsea potrzebowała. No a w tym momencie. Czy tak naprawdę Chelsea potrzebuje Romelu Lukaku? No wydaje się, że nie. Że oni sobie znakomicie bez niego radzili i znakomicie sobie dalej radzą. W tym meczu oczywiście to jest trochę inna historia. Natomiast Chelsea rzeczywiście okazuje się, że wcale tego Lukaku nie potrzebowało i on też wchodząc na boisko w tym spotkaniu za dużo od siebie nie dał. Gola nie strzelił, nie pomógł dużo, nie tak naprawdę w powrocie do, do gry. Więc no to jest bardzo ciekawe ciekawe zagadnienie i mamy naprawdę taki sezon, który jest ciekawy pod względem tych trzech drużyn, ale też tego, jak one są skonstruowane i jak nietypowo one są w stanie strzelać gole i z, właśnie z wykorzystaniem jakich formacji, czy też jakich piłkarzy, gdzie rzeczywiście tych typowych dziewiątek po prostu nie ma. Znaleźli jeden prosty sposób o to, by walczyć o Mistrzostwo Anglii. Po prostu nie mieć napastnika. To takie proste. futbol wydawałoby się tak skomplikowane, a jednak... Um, nie, jest, nie, nie jest tak, jest inaczej. Słuchaj, maczku. W ogóle teraz mi się przypomniało, że my mieliśmy taki odcinek, który nazywał się Rumelu Lukaku czy Cristiano Ronaldo. Kto wygra koronę króla strzelców? No i w tym momencie wchodzi małe sala całe na biało i pokazuje, że, um, że ten pik jego formy to jest chyba dopiero przed nim. Albo właśnie go przeżywa, albo jeszcze jest nawet przed nim. Dobrze, myślę, że możemy tutaj zakończyć sobie kropką i uważać na tytuły następnym razem. No, chociaż rzeczywiście to było w formie pytania, my tylko dywagowaliśmy, prawda? Co tam wyszło z tego odcinka, już błęty? Nie pamiętam za bardzo, ale może no, dobrze. No, dobrze, że tam Hargo Keina jeszcze nie było w tej dyskusji, o, bo mogło być man. jeszcze gorzej. Całe szczęście. Przechodzimy dalej. Arsenal, Southampton. Od razu zaznaczę na wstępie, że nie bardzo chcemy mi się rozmawiać o Obama -Jangu. Gdzieś te drogi chyba Arsenalu i, i Auby się wkrótce rozejdą. Także tak od razu chciałem zaznaczyć, że może ten temat sobie odsuniemy. Auby i tak się już dużo po głowie dostało. No tam z powodów dyscyplinarnych nie wystąpił w tym, w tym spotkaniu, także... Możemy sobie to interpretować um, jak chcemy. Bardziej interesuje mnie rozmowa o Arsenalu, a raczej o dwóch arsenalach, których ogląda oglądamy w tym sezonie, bo Arsenal na wyjeździe i Arsenal u siebie. To są jakieś w ogóle inne, inne drużyny. Arsenal na Emirates dostaje jakiś przypływ endorfin, przypływ jakiejś dziwnej energii, która e, tych piłkarzy wzmacnia. Oczywiście jest to fajne, no jakby e, u siebie na stadionie czują się, czują się znacznie lepiej i oczywiście to, to na plus. No, przeciw, e, rywale, którzy przyjeżdżają na Emirates, powinni e, e, czuć się nieco gorzej, no ale z drugiej strony grać na wyjeździe aż tak różnie, aż tak e, e, gorzej, troszkę dziwne. No i też te pierwsze 20 minut tego meczu z Southampton um, to był właśnie. Właśnie Arsenal na wyjeździe. I to tak no, mam wrażenie, że Arsenal dopiero tak po 20 minucie, po tej żółtej karce, sacy, tak sobie przypomniał, że ej, zaraz, kurczę, chłopaki, gramy u siebie, tak? No i zaczęli. No i od tej 20 minuty no to właściwie perfekcyjny mecz Arsenalu. Ja napisałem na Twitterze, że błagam was, chłopaki, grajcie tak co kolejkę, no bo w takim Arsenalu właśnie można się zakochać, w takim Arsenalu się gdzieś tam kiedyś zakochałem. Wspaniały mecz. Bukayo Osaka właśnie od tej żółtej kartki chwilę później dołożył asystę, także ta szybka rehabilitacja. Martin Odegaard, który w kolejnym już meczu zdobywa ale Ja to się chyba muszę przeprosić z panem Martinem, bo trochę na niego złożyczyłem, trochę e, mówiłem, że flopę guard bardziej niż tutaj e, e, odegard, ale no ostatnio naprawdę e, on ma taką umiejętność znajdywania się w odpowiednim miejscu na boisku i, i to naprawdę doceniam i chyba się tutaj powoli z nim e, przepraszam. E, Gabriel Martinelli również e, rozgrywa coraz to fajniejsze za, e, zawody. Co, tacy, co pozytywniejsi kibice powoli porównują go do Alexisa Sanchez. Ja bym na razie jeszcze uważał. <laughs> Spokojnie. Poobserwujmy oczywiście fajnie, że ma formę, oby ją utrzymał jak najdłużej. No i gol lakazeta. Dawno nie było, dawno tego nie oglądaliśmy. Jak widać, Arsenal tutaj dziewiątka tym razem się spisała. Choć złośliwi powiedzieliby, że drużyna ta wyglądałaby lepiej bez typowej dziewiątki, bo, bo obaj panowie są pod formą maćku. No, u mnie dużo optymizmu, bo Arsenal wygrywa, tak jak już wcześniej powiedziałem, 3 do zera. Jak to wygląda od osoby postronnej, która emocjonalnie nie jest związana za bardzo, przynajmniej tak myślę, z Arsenalem. I, i, i jak ci się ten mecz podobał, powiedz? No, mnie się ten Arsenal bardzo podoba w tym sezonie, zresztą w, w tych meczach, w których oni rzeczywiście potrafią sobie ułożyć grę pod siebie, czyli jednak z tymi drużynami, które e, są od nich wyraźnie słabsze, tak jak jest właśnie Southampton. Tak mówiłeś o tym, że są dwa Arsenale, te, które grają u siebie i na wyjeździe, natomiast jest ten sam jeden Aaron Ramsdale, który w każdym meczu broni oh, znakomicie kolejny znakomity występ parana Ramsdale'a, który oczywiście Southampton może zbyt wielu sytuacji nie miało, ale jednak oddało sześć celnych strzałów na bramkę Arsenalu i te strzały po prostu trzeba było wybronić, więc Ramsdale kolejne czyste konta już nawet nie, 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 nie jestem w stanie policzyć, które i to takie, które rzeczywiście on wybronił, bo, bo oczywiście ta obrona wygląda w miarę w porządku, natomiast ten Ramsdale tam na końcu to jest taka wisienka na torcie tej defensywy. No i znakomity to był rzeczywiście jego kolejny, kolejny mecz. Kieran Tierney został przywrócony do składu i okazuje się, że to jest piłkarz, który trochę trochę może mu pomogła ta przerwa od gry bo drugi mecz druga druga asysta e, też drugi gol dla Gazeta, ale w całym tym sezonie no i ten gol na 1 0 to była piękna sytuacja to był naprawdę znakomity e, znakomita drużynowa akcja jeszcze ładniejsza od tego gola którego tak chwaliłem Joe Harta Leeds United e, to był me, to był rzeczywiście to chce grać Arsenal tak tak tego właśnie uczy Mikel Arteta i to udało się przelać w końcu na, na boisko tak naprawdę do tego momentu Arsenalu nie było natomiast to to właśnie ta akcja jakby przywróciła im wiarę w to, że mogą sobie spokojnie ten mecz wygrać, ale to, na co chcę zwrócić uwagę, to jest fakt, że Southampton w tym meczu grało bez bramkarza. I pewnie teraz się ludzie zaczną zastanawiać, jak to bez bramkarza w ogóle wyszli w 10? No trochę tak, no bo jednak oczywiście kontuzje Alexa McCarthy'ego i Frasera Fostera sprawiły, że Southampton w popłochu musiało zacząć szukać jakiegoś bramkarza, który byłby w stanie. Prezentować jakikolwiek poziom, no ale kto wpadł na pomysł, żeby zakontraktować 40-letniego 40 urodzonego w Santa Elenie w Argentynie, Williego Caballero, który ostatni mecz zagrał we wrześniu 2020 roku, i to był mecz oczywiście dla Chelsea, w którym stracił trzy gole, spotkanie z West Bromem, więc no, no to jest zawodnik, którego ja oczywiście bardzo cenię, bo był znakomitym rezerwowym w Manchesterze City i potem też przez chwilę w Chelsea. Natomiast. No, nie, no po prostu nie. No w takich sytuacjach bierzesz jakiegoś młodego piłkarza z drużyny U23 i liczysz na to, że on ciśnienie takiego meczu w, w, wytrzyma, wybroni kilka sytuacji, i jesteś w stanie takiego piłkarza, takiego bramkarza jakby zbudować, wybronić, sprawić, że on nagle staje się wartościową częścią drużyny, a zamiast tego bierzesz 40-letniego bramkarza, już praktycznie na emeryturze, stawiasz go między słupki i on tak naprawdę popełnia ci tyle błędów, ile, nie wiem, Alex McCarthy popełnił. Od początku tego sezonu, chociaż to nie jest też bramkarz, który jakoś pewnie broni między słupkami świętych. No, Gabriel Magajesz pokonał go dwukrotnie po dwóch rzutach rożnych. W pierwszej Uw. sytuacji był na spolonem, w drugiej już nie, i w obu sytuacjach Kaberek tak naprawdę no, popełnił ten sam błąd, czyli po prostu minął się z piłką. Nie jest to bramkarz za wysoki. a ja jeszcze chyba zapomniał ja w ogóle jak się wyskakuje do piłki przez, przez te kilkanaście miesięcy, gdy nie grał, więc no po prostu to nie decyzja Southampton. Oni mogli rzeczywiście podjąć jakąś. Jakieś ryzyko i wystawić jakiegoś młodzika, i, i myślę, że mogliby tylko zyskać na tym, bo stracić i tak wiele stracili, więc e, to jest sytuacja, w której po prostu Arsenal strzelał do, do pustej bramki, i, i Cabello nie pokazał w tym meczu nic specjalnego. W ogóle warto dodać, że te stałe fragmenty gry, zwłaszcza rzuty rożne, w tym meczu dla Arsenalu wyglądały bardzo groźnie. Właściwie każda akcja, i tam był kocioł, właściwie w polu karnym i. I, i tutaj w ogóle powinno być nawet znacznie więcej tych bramek, bo Bukayo Saka trafił w słupek. Tak, Gabriel dwa Martin były. Tak, Martinelli chyba jeszcze trafił też w słupek. No i Martin Odegard przede wszystkim mógł mieć jeszcze dwie asysty. Jednej, jednej akcji nie wykorzystał Bukayo Saka, drugiej już nie pamiętam, ale naprawdę Odegard zagrał fantastyczne zawody na sam koniec w ramach humorystycznych. Uwielbiam ten moment spotkania, w którym Thomas Partey postanawia oddać strzał z dystansu, w tym spotkaniu również nadszedł ten moment i również posłał piłkę gdzieś tam za stadion, no Cudowny jest, uwielbiam. Ale po podobnie wydaje mi się, że mają e, kibice Chelsea, gdy widzą jak Rudiger tylko zbliża się do pola karnego rywala, tak. to on zawsze próbuje po prostu, <grym> nieważne co się dzieje, to Rudiger, a, a strzelę, zobaczymy co się stanie. No i zazwyczaj też ta piłka gdzieś ląduje w, w, w górnych partiach trybun, ale akurat e, szybko wracając do tego meczu Chelsea, to obecność Rudigera w ofensywie Chelsea akurat w tym meczu z Leeds dała dwa, dwa rzuty tak, karny, więc zazwyczaj. akurat e, lepiej by było, gdyby on po prostu bieg był faulowany i to jest jak przez cała jego robota ta w ofensywie, żeby już więcej strzałów nie oddawał Tam Jeszcze może karne jak... właśnie sprokurowane na Rodigerze tak, w... tak, tak, tak. Mhm. No Tego Partejowi co... zabrakło. <grym> tak jest. Co do Tomasa Parteja, dodam tylko, że to nie jest żaden hejt. Oczywiście go bardzo lubię. Sympatyczny gość, bardzo, bardzo dobry piłkarz, który jeszcze jeszcze trochę się musi otrzaskać w tej premier, League, bo często jeszcze popełnia błędy, no ale te strzały. Top, naprawdę. Zawsze się uśmiecham. E, zawsze lubiłem, jak Granit Czaka oddawał te strzały. Czaka moim zdaniem trochę lepiej strzela z dystansu niż, e, niż partej. Nawet, nawet kilka, kilka bramek Granit czeka z dystansu tą swoją lewą nogą zdobył. Ale dobra, kończymy wątek Arsenalu, bo o, o Arsenalu mógłbym jeszcze e, rozmawiać. Może kiedyś z Maczkiem specjalnie zrobimy e, armaty i łabędzie. odcinek Podcast o Swansea i, <laughs> i o Arsenalu. Ciekawy, kto by tego słuchał. Ja e, nie wiem. Dajcie znać, kochani. Przechodzimy dalej. Dużo rozmawialiśmy o tym, że bramkarze w tej kolejce e, rozgrywali dobre, dobre zawody. Moim zdaniem e, takim MVP wśród bramkarzy był chyba Dawid De Gea, bo on uratował e, właściwie Manchester United, który rozgrywał mecz z Norwich, czyli drużyną, z którą powinni chyba gładko dosyć e, wygrać, zwłaszcza, że w ataku Norwich wyszli, uwaga, Sargent, Pukki, Przemysław, Płacheta. E, myślę, że później, Maczku, możesz odnieść się, czy jest to e, napaść godna Premier League? To będzie takie pierwsze pytanie, na które ja będę chciał, żebyś udzielił odpowiedzi i może się trochę tutaj śmieszkuje, ale jednak Przemek Płacheta był nawet bliski zdobycia gola, kiedy w piękny sposób minął Harego Maguire'a i tam trochę no, zabrakło siły w tym, w tym strzale. Um, może też troszkę precyzji, ale fajnie się oglądało, jak, jak Płacheta był w takiej groźnej sytuacji. Dodajmy, że to było przystanie 0-0, zatem jakby tak podniósł Carol Road, to by było coś, coś wspaniałego ostatecznie. To Christian Ronaldo do zdobywa bramkę. Jak to przyszło w tej kolejce z rzutu karnego. No i Manchester United wygrywa również skromnie, bo skromnie, ale jednak trzy punkty, a trzy punkty lądują na ich koncie. Maczku, zapraszam do dyskusji na temat meczu Norwich i Manchester United. Co o tym ataku powiesz? No Trudny to jest mecz do skomentowania, bardzo, bo tak naprawdę nie wiem, czy ganić Manchester United, czy chwalić Norwich. Taki to był mecz, w którym rzeczywiście Norwich zagrało no przede wszystkim znacznie lepiej niż z Tottenhamem. Ostatnie spotkanie, które przecież przegrali 0-3. W tym meczu jednak siedli trochę swoimi kibiecami, bo grali na Carol Road, szło im znacznie lepiej. No i to ten Manchester United, no kurczę, nic w zasadzie w tej drużynie się nie zmienia, bo i u Alego Narasowskiego, i u Ralfa Lagninga kluczowym piłkarzem jest Dawid Gea, więc taki e, widz, którym że nie, się, się, nie zorientował się, że w międzyczasie nastąpiła jakaś zmiana menedżera, mógłby stwierdzić, że to jest cały czas ten nijaki, słaby i, i naprawdę liczący tak naprawdę na, na swojego bramkarza Manchester United. Albo ewentualnie na, na rzuty karne Cristiano Ronaldo, chociaż to był chyba dopiero jego drugi rzut karny w, strzelony w tym sezonie Premier League. Natomiast no, tak czy inaczej United rzeczywiście w tym meczu nie pokazała specjalnie nic wielkiego. W ogóle chwilę mnie w przerwie kawy nie było i nagle Fred też się stał kluczową postacią United. Nie wiem, Odkąd ogóle, na

No tak, no widzisz, to, to, to jest mniej więcej tak jak ze Spidermanem, Jego ugryz pająka, tutaj Fred, dodeptał najlepszego piłkarza Manchester United i też się stał drugim najlepszym piłkarzem Manchester United. Cudowny dotyk hiszpańskiego bramkarza. No a tak, poza tym, no to United był po prostu słaby. A ta ofensywa Noecz, no rzeczywiście, no to nie jest ofensywa no, na miarę Premier League. Przemysłow Pocheta zagrał w miarę poprawne spotkanie. No, miał naprawdę na swoją prawą stronę otwartą, można tak powiedzieć, był w stanie robić pewne rajdy, on tak naprawdę w ogóle nie schodził do środka, bardzo rzadko pojawiał się gdzieś w środkowych partiach boiska, w przeciwieństwie do Josza Sargenta, który też takim typowym napastnikiem nie jest, więc on szukał sobie miejsca bliżej tam opułkiego. a Pocheta po pierwsze, no właśnie, ograł haragomagoyera, chociaż myślę, że nawet ja jakby tam się troszeczkę zrzucił kilogramów i to też byłbym w stanie gdzieś tam haragomagoyera może minąć, właśnie go wyzywam na, na pojedynek, Harry, jeżeli to oglądasz, to, to jestem w stanie się z tobą zmierzyć, ale jedno takie też kluczowe podanie Przemek Pocheta miał do do, do Lukasa Rupa, zdaje się, który um, potem dogrywał do, do temu Pukiego, no i Puki nie był w stanie się jakoś zorientować, że, że piłka trafiła do niego, e, przeleciała mu gdzieś pod nogami i, no i w takiej sytuacji powinno strzelić gola, Płocheta powinien mieć asystę drugiego stopnia, a ta akcja nie została wykorzystana i rzeczywiście, nie wiem, no, naprawdę Trudny to jest mecz do skomentowania, bo United też wyciska 1-0, tak, tak jak zrobił to Liverpool, czy, czy zrobił to Manchester City. Natomiast tak naprawdę zrobiło, United zrobiło to w najgorszym możliwym stylu. Więc nie, nie, nie widzę w tej drużynie póki co jakiejś wielkiej poprawy. Rzeczywiście, Noich może być zawieziony, że, że w ten mecz przegrało. Też tak kontuzja, wydaje mi się, że Granta-Hanleya na początku meczu troszeczkę zmieniła, zdestabilizowała defensywę. Później też błąd Maxa Aronsa, który, no, jak tylko kładziesz. Ręce na Christiana Ronaldo w polu karnym, to możesz być przekonany, że Ronaldo to wykorzysta. Nie mówię, że to była jakaś symulka, czy, czy coś ten stylu, po prostu był tam faul, Natomiast Ronaldo, no, no też to wykorzystał to tak no jednym słowem po prostu wiedział gdzie że, że jeżeli ma gdzieś rękę na swoim ramieniu no to to jest sytuacja w której on nie będzie wyskakiwał i nie będzie się gdzieś tam przepychał z Aronsem tylko po prostu zaczeka aż ta ręka trochę mocniej zostanie na niego nacisnięta i wtedy będzie w stanie gdzieś tego karnego wywalczyć i karnego potem wykorzystać więc United po prostu kolejna drużyna która przepycha zwycięstwo w tej kolejce natomiast United rzeczywiście robi to w zdecydowanie najsłabszym stylu i taka to była właśnie kolejka. Dalej, już trochę, trochę ciekawiej, choć jak przejdziemy do końca Berli, może być z tym różnie, ale zanim, to Leicester wygrywa 4 do 0 z Newcastle United. No, Newcastle, który przegrywa swoje mecze, jest absolutnie niczym nowym. Leicester wygrywający, tak pewnie, jednak jest swego rodzaju świeżością. Fajnie, że w końcu udało im się wygrać i to, i to zrobić to dość wysoko. Oczywiście, na Newcastle było to zrobić dosyć. Dosyć łatwo. Tilemans, Daka, Tilemans i Madison 4 do 0 maczku. Tutaj komentarz do tego. Ja tutaj troszkę mniej, bo przyznam się, że akurat tego spotkania nie oglądałem, więc możesz nam króciutko opowiedzieć, dlaczego tak wysoko? No, ja wiem, że Newcastle, ale, no, ale dlaczego? No, ominął Cię mecz imienia Jamesa Madisona, bo Madison w tym meczu był. No fantastyczny, naprawdę, to był znakomite spotkanie, praktycznie można by powiedzieć, że bezbłędne spotkanie Jamesa Madisona, bo tak, najpierw faulowany przy rzucie karnym, który został wykorzystany przez Diego Tiremansa, potem cudowna asysta drugiego stopnia do Harvey'a Balsa, a to jest naprawdę zagranie, które, no nie wiem, jedno z najlepszych w tym sezonie, tak naprawdę w sposób, w jaki on z Harvey'em Balsem porozumiał się, że dogromął piłkę w sposób nawet taki delikatnie ekwi ekwilibrystyczny Bans wyszedł już na czystą pozycję, podał do daki, który strzelił go na pustą bramkę, potem asyst do przy bramce, kolejnej bramce Jurego Tilemansa, no i cały ten występ zwieńczony z przepiękną bramką, gdzie też tam Szar, zdaje się, próbował go jeszcze sfaulować, próbował zdążyć go zablokować, po prostu ślizgiem leciał prosto w jego nogi, ale Madison mimo wszystko gol strzelił. Był jeszcze bardzo bliski strzelania gola z rzutu wolnego, więc naprawdę, no, ten piłkarz obudził się, tak. Były spekulacje, że może opuści Lester. Trochę początek tego sezonu bardzo ospały. Lester bardzo mocno liczyło na. na Formę Jamiego Wardiego, który zresztą w tym meczu nawet nie wyszedł na boisko, bo nie musiał, bo Leicester znakomicie sobie bez niego radziło. To, że Pat Sondaka strzelił gola, co prawda, do pustej bramki, ale mimo wszystko, potem jeszcze też asystent dorzucił, więc to był dobry jego występ, co jest dobrą wiadomością dla Wardiego, że on sobie może raz na jakiś czas odpocząć. I złą, też, złą wiadomością też w tym, w tym kontekście, że, że Daka może naciskać bardzo mocno na Wardiego, na że, że jednak może spróbować go wygryźć nawet z tego pierwszego składu, chociaż to oczywiście bym się wstrzymał, gdyby był z nami Krzysiek to na pewno bym Tutaj stopował, że to halo, jaki jak, 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 jak wygryziony Wardi. Ale mimo wszystko taki dobry mecz i, i tu warto to odnotować. Ale to, co w Leicester też jest warte odnotowania, to jest. Um... Defensywa, bo to jest drugie ich czyste konto w tym sezonie. Pierwsze, zdaje się, było w ogóle w pierwszej kolejce, więc długo na nie czekali. A nie było to wcale takie oczywiste, bo Lester w tym momencie ma jednego zdrowego środkowego obrońcę: jest nim Czagla Sojunchu, a w tym momencie i um, John Evans doznał kontuzji w, ty w tym meczu. I kontuzjowany jest Westegard, jest kontuzjowany Amarty, Fofana. To wiadomo, był już od dłuższego czasu, a także nawet ten Benkowicz, który gdzieś tam jeszcze w tym klubie jest, też okazuje się, że jest kontuzjowany, więc w tym meczu na środku obrony musiał grać Didi który jeszcze przez kilka pierwszych minut wydawało mu się, że jest środkowym pomocnikiem i wchodził w jakieś dryblingi, a gdy zorientował, sobie, gdy zorientował się, że za sobą ma już tylko bramkarza, stwierdził, że ok, dobra, to ja jednak przechodzę na tryb obrońcy i już nie będę robił takich rzeczy i rzeczywiście od tego momentu grał dobre spotkanie, naprawdę dobre, dzięki czemu tak naprawdę Leicester to czystoką konto zachowało no i Newcastle powinno skorzystać z, z tej okazji, że, że mieli, że Lisy miały tylko tego Sojunchu i gdzieś tam grającego od czapy w, w defensywie Griffida Ndidi'ego na środku obrony, ale mimo wszystko, Newcastle naprawdę w tym meczu było słabe, ale on sam oczywiście próbował driblować, próbował szukać sobie miejsca, oddawać jakieś tam strzały. Była taka jedna sytuacja, w której Willok próbował też oddać strzał z dystansu, on miał naprawdę znakomicie ustawionych partnerów, więc brak komunikacji. No i ten Jamal Selks który wydawałoby się, że jest najpewniejszym piłkarzem w defensywie. Newcast popełnia kluczowy dla tego, dla tej, dla tego meczu błąd, czyli fauluje Madisona. Jest rzut karny i od tego momentu Newcastle nie ma już w ogóle kontroli nad tym, nad tym spotkaniem. W ogóle Eddie Howe przeszedł na czwórkę z tyłu i, I to działało na Barley, to też działało na Norwich, chociaż tam i tak była szybka czerwona kartka, więc to, to ustawienie było troszeczkę inne, natomiast na Leicester po prostu już nie zadziałało, to drużyna jest troszeczkę za silna na Newcastle i m, kto wie, czy to nie była właśnie jakaś taka gra po prostu drużyny z Premier League, z z Championship, bo Newcastle w tym momencie po prostu na takową, na takową wygląda. No i proszę bardzo, widzicie, gdyby ktoś z Was potrzebował skrótu spotkania, Maciek jest do tego osobą absolutnie idealną. Jak mówiłeś w ogóle o tym Jamie Wardim i że nie ma krzyśka, to możemy sobie tak mówić. To przypomniało mi się, że my zawsze na naszej konferencji redakcyjnej, jak potrzebujemy coś na szybko od jakiejś osoby, a ta nie odpisuje, to oprócz oczywiście notorycznego oznaczania próbujemy tak jakby wywołać tę osobę, pisząc na przykład, gdybyśmy wywoływali Maćka, to że, nie wiem, Cardiff City jest najlepszym walizkiem, klubem, tak I, i, i Maciej zawsze by się, śmiałem, że może gdy, gdy powiemy to o Jamie Wardim to nagle Krzysztof się pojawi tutaj w naszym podcaście i powie, że o nie, 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 wcale nie, wcale tak nie jest, bo to by była na pewno, na pewno rzecz, która by wywołała um, Krzysztofa. Czy wywołamy Krzysztofa poprzez kącik Berli, do którego przechodzimy, na który wszyscy czekali przez cały podcast? Jeden punkt dla Berli w meczu z West Hamem: myślę, że całkiem, całkiem dobry wynik, no a dla West Hamu o wiele, o wiele gorszy. W następnej kolejce ja już zacieram ręce, nawet mi się zrymowało, albowiem Arsenal gra z West Hamem i robi to u siebie, więc na ten mecz oczywiście zapraszamy do Kanal Plus Online. 10 zł za pierwszy miesiąc w opisie. Szybka tutaj szybkie, szybka reklama, ale, ale tak, już całkiem serio, to naprawdę chyba będzie warto obejrzeć ten mecz, bo tam mogą być niebywałe emocje. Oby się nie skończyło 0-0, tak jak skończyło się spotkanie Berli z West Hamem. Maczku, kącik Berli znów na smutno. Chociaż tak, no, z uśmiechem, ale nie. na smutno. Nie, nie wiem czy na spód, no chyba nie no jednak wyciągnąć remis West Hamem to jest yy, trudne zadanie, więc Berlin myślę, że osiągnęła swój sukces, swój cel jaki jak założono to spotkanie, Szandaś chciał po prostu się wybronić przed West Hamem który bardzo dobrze spisuje się w tym sezonie więc mimo wszystko yy, myślę, że to 0-0 to jest dla nich korzystny rezultat yy, no West Ham naprawdę miał sporo w sytuacji w tym, w tym meczu, powinien tego go tak naprawdę momentami zepchnął Berlin tak mocno do defensywy, że Declan Rice sobie poczynał bardzo odważnie w ofensywie oddał strzał, miał dwa kluczowe podania więc w tej sytuacji tutaj West Ham naprawdę potrafił balnie zdominować, co w sumie nie jest aż takie bardzo trudne, ale nie potrafił tego wykorzystać więc po prostu strzelić gola, Nick Pope znakomite spotkanie wydaje mi się, że, że tak mówiłeś o tym, że Dawid decha, to jest taki MVP wśród bramkarzy tego, tego, tej kolejki wydaje mi się, że jednak, że jednak Nick Pope może grał z trochę mm -hmm. chociaż nie, w sumie decha grał z North, To to jest w ogóle to co chciałem powiedzieć, teraz nie ma jakkolwiek przełożenia bo chciałem powiedzieć, że grał z trochę łatwiejszą drużyną, no nie nagrał no, grał właśnie z o wiele Trudniejszą drużyną, bo West Ham naprawdę postawił trochę trudniejsze warunki. Tak, tak w ogóle, Barley, więc, więc to jest dla mnie MVP tej, tego, tego meczu i wśród Bankersów, wydaje mi się, że kolejki. Czy w ogóle MVP kolejki, to, to nie wiem, bo musiałbym się na tym zastanowić. Natomiast Bani rzeczywiście no po prostu tak, tak, zrobiło, zrobiło to, 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 co chciało zrobić. A, a West Ham, mówiłem o tych problemach defensywnych w Leicester, że tam, że tam jest tylko jeden zdrowy środkowy obrońca. I West Ham też ma problemy w defensywie, natomiast West Ham pokazuje, co to znaczy mieć szeroką kadrę, bo Kontuzjowani w tym momencie są Cresswell, Ogbonna, Johnson, Fredericks i, i doszedł do tego jeszcze Kurt Zuma, a mimo to defensywa West Hamu wygląda tak jak w ogóle byśmy się nie zorientowali, że tam jest jakakolwiek kontuzja, bo, bo na ten mecz wyszli Czołfa, Dawson, Diop i, i Masułaku, no może ten Diop, który w tym meczu już był takim ewidentnym rezerwowym, no to e, to jest też przecież do, bardzo dobry piłkarz, więc, więc West Ham pokazuje, co to znaczy mieć szeroką kadrę, wiadomo tam na ławkę lepiej, żebyśmy nie spoglądali, bo tam akurat już znajdziemy pewnych Pokemonów, ale to już jest zupełnie jakby poza, e, poza, poza konkursem, tutaj jednak West Ham to co na boisku, to się liczy najbardziej, więc ta defensywa po prostu w tym meczu wyglądała też dobrze, no i po prostu to było z Dwóch znakomicie funkcjonujących defensów gdzieś tam z tyłu, no i taki wynik nie powinien w zasadzie jakoś bardzo tutaj szokować, czyli 0-0. Ta utrata tych dwóch punktów, no bo, bo za remis jest tylko i wyłącznie jeden, nie trzy, na pewno trochę za ognia tą walkę o, o to miejsce numer cztery. Już na tak wczesnym etapie sezonu jest, jest bardzo ciekawie. Niestety to trójka odjechała, i nie wiem, czy ktokolwiek będzie w stanie nawiązać jeszcze z nimi walkę. Trochę mówiłeś o tym, kto może być MVP kolejki. Nie wiem, czy akurat. On jest MVP, ale można powiedzieć, że na pewno będzie nominowany. Mówię o Konorze, Gallagherze, Crystal Palace kontra Everton 3 do 1. Mecz imienia Gallaghera, ta ostatnia bramka cudowna, no naprawdę przymierzył absolutnie fantastycznie niczym jakiś Paul Pogba w piku swojej formy, a to myślę, że jest komplement, bo jak Pogba chce, to Pogba potrafi, a najlepiej to w koszulce reprezentacji Francji, to już w ogóle jest, myślę, pochwała dla, dla Gallaghera, jeśli chodzi o jego strzał. Everton, cóż, jak przegrywał, to przegrywał. Potem wygra na Arsenalem i znowu, i znowu przegrywa. Tam chyba dni Rafy Beniteza są powolutku policzone. Nie wiem, co Ty o tym myślisz, a przede wszystkim, co myślisz o Crystal Palace, które też miało troszkę taki dołek. No ale teraz nadeszło odbicie i to w jakim stylu, bo naprawdę te trzy gole na Serher z się fantastycznie. No tak. Crystal Palace zdecydowanie potrzebowało zwycięstwa, bo mówimy o tym, że oni grają dobry sezon, a grają. Tak dobrze sezon, że w pewnym momencie znajdzie się tylko 5 punktów nad strefą spadkową, więc zdecydowanie potrzebowali tego zwycięstwa, żeby trochę odskoczyć od tych drużyn, które znajdują się na samym dnie. I udało im się to, bo zagrały naprawdę znakomite spotkanie. No, przede wszystkim Conor Gallagher, no, był ten chłopak wszędzie. To jest piłkarz, którego nie da się przesadzić z chwaleniem. W tym, w tym meczu akurat oddał aż 7 strzałów. Miał w ogóle tylko trzy niecelne podanie przez całe 90 minut. Słownie trzy, To jest coś niesamowitego, że piłkarz, który gra przecież w środku pola, który bardzo często na piłkę bo miał tam ponad 70 kontaktów z piłką to mimo to zaliczył tylko trzy niecelne podania to jest coś niesamowitego no i te dwa gole naprawdę no na gol golne 3 do 1 tak jak mówisz coś niesamowitego tu przypominają się najpiękniejsze gole w ogóle w, w w historii Premier League. Może trochę przesadzam, ale no mimo wszystko jednak odeżyć z takiej pozycji tak, tak, tak precyzyjnie pod poprzeczkę, przy, przy subku w zasadzie samo okienko, to jest coś, co jest bardzo trudne do, do osiągnięcia. Karagar zrobił to w tak prosty sposób, jak tak lekki, że, że tak naprawdę wydawało się, że on sobie wymarzył taki, takiego gola i te marzenia bardzo szybko urzeczywistnił. I tak naprawdę raz w ogóle też warto zwrócić uwagę na to, jak oni presyjnie podeszli pod Ewertą w tej końcówce. To była ostatnia minuta spotkania. Everton próbował wykonać rzut wolny, próbował wyprowadzić jakąś akcję, a Crystal Palace stanęło chyba w pięciu piłkarzy pod, pod ich polem karnym i po prostu przejęło piłkę. Ta trafiła do Gallaghera, on sobie tylko ją przyjął, wystawił na strzało, do strzał, i ten mecz został zakończony już bez ceremoniali i bez w ogóle żadnych dyskusji z zwycięstwem dla Krystal dla Palace. No w Evertonie po prostu dzieje się źle, kibice są niezadowoleni nie tylko z tego, jak tę drużynę prowadzi Rafa Benitez, bo to jest bardzo nijaka drużyna w tym momencie. W ogóle trudno mi jakkolwiek wskazać jakieś jej mocne punkty, czy jakikolwiek jej styl w ogóle, bo, bo tego stylu za bardzo nie ma. Ale w ogóle kibice są po prostu niezadowoleni z tego, jak ta drużyna jest zarządzana. No Jest całe mnóstwo tutaj wątków, które Evertonie nie, nie idzie po ich myśli, naprawdę muszę się im jakoś trochę głębiej przyjrzeć, trochę poczytać w zasadzie, dlaczego oni się nagle znaleźli w takiej sytuacji, że rzeczywiście. Ta drużyna wygląda słabo, bo transfery, jakie dokonali latem, to, to nie są jakieś znakomite transfery. Już, już jednak Demare Gray, i Andrus na tym trochę hype. na początku. Przestali płynąć i Grey, no, w tym meczu, fatalny błąd. Podanie zupełnie do nikogo, wykorzystane przez Jordana Ju, który tylko wystawił piłkę dla, dla Gallaghera, który wtedy strzelił dopiero swoją pierwszą bramkę. Ale no, mimo wszystko e, wygląda to naprawdę bardzo słabo. E, gola, co prawda, strzelił e, Salomon Rondon. To piekło zamarzło, jednak udało mi się <laughs> kilka gola w, w Premier League. Strzelić, ale wyglądało jeszcze jak, że, że Richarlison ma gdzieś problemy. Nie wiem, czy to jakiś uraz, a to już jest piłkarz, który się trochę rozpędzał i wchodził na, na tę swoją optymalną formę w meczu z Arsenalem, między innymi. Więc, jeżeli znowu Richarlisona zabraknie w Evertonie, to oni będą lecieć w dół coraz mocniej. I najgorsze w tym wszystkim jest to, że nie jestem przekonany co do tego, czy, czy nowy menedżer przyjdzie i to jakoś poskłada i uda się to, to, tę drużynę jakoś zorganizować w lepszy e, sposób, bo bo tutaj po prostu tych problemów jest całe mnóstwo, zaczynając od kontuzji przez właśnie jakąś taką organizację gry, po, po prostu sobą formę, czy to Pickforda, czy to po prostu defensorów. No nie wiem, no widzę też tego Fabiana Delfa w środku pola i myślę sobie, że to nie jest piłkarz, który pociągnie tę drużynę do przodu tego rondona wchodzącego i strzelającego, co prawda, w tym meczu gola. Chociaż i, i tak potem miał okazję, że mógł strzelić do pustej bramki i nawet nie oddał strzału, więc, więc no po prostu wygląda to bardzo słabo. Krystal Pal zasłużył na zwycięstwo w tym meczu i bardzo się cieszę, że oni odskakują od, od, tej, od tego dołu tabeli, bo zasługują na to, żeby gdzieś znajdować się, przynajmniej w środku tabeli, jak to wie, czy, czy nie wyżej. Jestem ciekaw, co oni jeszcze pokażą w tym sezonie, No, ale mając takich piłkarzy jak Conor Gallagher, to są w stanie po prostu patrzeć i wyżej, i wyżej, i wyżej i cały czas piąć się do góry. Ja, tam w ogóle był taki moment, gdy było 2-1, gdzie Verton trochę podkręcił tempo i to spotkanie mhm. mógł jeszcze odwrócić na swoją korzyść, a co do jeszcze tej zmiany Richarlisona, to on tam był mocno w ogóle niezadowolony, że że schodzi i, i tam już myślałem, że będą może jakieś dymy, ale no, przytulili się nam z rafem Benitezą, coś tam rafa szepnął do ucha i ostatecznie wszystko jakoś się pewnie rozeszło. No, brakuje Calverta Luina, na pewno tej drużynie, to widać gołym okiem. Pytanie, czy z nim wyglądałoby to tak o wiele, o wiele lepiej, czy tylko trochę, tego niestety się nie dowiemy. Słuchajcie, kochani. Ale zwracam. jeśli mogę jeszcze coś, coś tak, dodać. No to też Calvert Luin nie jest też na tyle wielką gwiazdą, że. Żeby... Aby on jakoś odmienił tak o wiesz, 180 stopni grę tej drużyny. Okej, okay, to jest piłkarz, którego mógł, może brakować w ofensywie Evertonu. Natomiast od niego samego nie zależy jednak cała grad Office, i na to jednak też warto zwrócić uwagę. Dokładnie tak. Nie było dzisiaj krzycha, więc nikt nie pamiętał, że Everton właśnie wygrał z Arsenalem. Miał się ze mnie pośmiać. Myślę, że jeszcze, no oby nie, ale czas na śmianie się ze mnie i, i Arsenalu jeszcze y, y, przyjdzie. Choć głęboko wierzę, że, że nie będzie już takich, y, takich momentów. Cóż, moi drodzy, widzimy się jeszcze oczywiście w tym tygodniu, w piątek, pewnie rano, bo kolejka kończy się w czwartek. Tam na gorąco oczywiście będziemy sobie mm, rozmawiać. A na dziś to wszystko. Dziękuję Wam Maciej Łaszkiewicz. Dziękuję, dziękuję, tak. Także Jonasz Zasowski. Zapraszamy Was do subskrypcji naszego kanału, do lajkowania, do komentowania, do udostępniania et Tecera, et tecera jak śpiewała Sanach w tym roku. Także <noise> ja bardzo lubię Sanach, jestem fanem. Pozdrawiam i pozdrawiam także Was. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.